jeszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, Rudych i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny bez. Nie terapis, Petro. Успеешь получить добавочную. Молодец, парень. Как воюет, так и есть. Не жалею, хорошо вот умница. О, Господи, терпеть не могу этой каши проклятой. А вот тебя, девушка, полюбил бы. Смотри, Самойлов нашелся. Все уже? Все! Все! Хорошо покормила. Еще потанцуем на твоей свадьбе, а? Потанцуем и попьем здорово. Ну, давай. Для нашей красавицы красивые цветы. Маш. Ну? Здравствуйте. Все вас хвалят. Вашу собаку, ваш танк. Для девушки что ново, то и интересно. Я Маруся. Меня зовут Огонек, Боярудо. А ты? Янек. А что это значит? Капрал. А как это по-нашему? Младший сержант. Я вижу, что не только младший сержант, но совсем молодой. Маруся! А? Почему ты только с поляками говоришь? Я не совсем, я только с одним. Тебе нравится? Нравится. Очень. Уже пора. Уважаете, więc my tu i pś, 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 bum, a. Ej, ty, ty. Czego? No, tam, tam. No, tam. A, a. Pfut. Janek, ty, czemu cię te dziołchy mają tak radę? A przód litka, teraz ta ryszawo. Jako ryszawo. Ruda, Aganiok. Ta żartem i tamta żartem. Nebelwerfer, widziałeś to świństwo z bliska, mo 6 lat skończonych, a wali jak 100 pierów. To pewno Czernousow. Idź zobacz. E, pierun. No czego? No nie właśnie, że tam pierwotnie jak minami biją.
Otwórz się! A co? Ojejku, kondy, to pan pułkownik przyszli. W taki ogień. Zmieścicie dwóch? Czemu nie? Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Ciasno tu u was. Chałupka ciasno, ale własno. No co, wojować z nami gazdo będziecie? Ostrożnie. Bo to widzicie, Karpińskie przyszły do czworaków. Chodźcie tu wszyscy. Chcę was zorientować. Bo to widzicie, jak Ruskie przyszły Uważajcie, do czworaków. Chłopcy. Bo to widzicie, jak Ruskie przyszły do czworaków. I powiadają, że będą odstępować. To my z żoną akurat chleb piekli. O, szkoda było zostawić. To my jeszcze czekali, póki się nie dopiec. Ale jak Niemiec zaczął bić, jak zrobiło się gorąco, to my, gorące bochenki, do worka, na plecy i za Wisłę. No więc uważajcie, chłopcy. Wczoraj pancerno-spadochronowa dywizja... Posmarowała mi je jedna taka żołnierka. Ta Koryszawo? O, maści nie wspomnę. Więc pancerno-spadochronowa dywizja Hermana Göringa przerwała front. Tak. No. Zajęli wioskę Studzianki. O, tu wbili się klinem. Folwark cegielnie zajęli. Przez radio słyszę. Nasi poszli bez zwiadu i bez piechoty. Nie było czasu. Ale zatrzymali Göringa. A my co? Dla was jest robota inna. Tu się bije okrążony batalion gwardii kapitana Baranowa. Amunicji mają mało, brak łączności. Zostaną na miejscu dłużej, zginą. No jasne. Plan dla was taki. Dwa wozy ściągną na siebie ogień. Pohałasują. Wówczas wy bez desantu ruszycie przez las. Teraz ma pan głos, panie Czereśniak. Jaki ja tam pan? Tylko pomalutku. No to pomalutku. Znaczy tak, ścieżką wedle trzech buczków. I prosto to będzie jedna polanka, potem będzie druga polanka, a potem będzie trzecia polanka i góreczka z brzezinką. Znaczy, a za tą brzezinką będzie rzeczka, a za rzeczką takie wielgachne kominy. Pozor na mój kumin, ojciec. Dziecko trafi. Teraz jest godzina 17. Musicie być gotowi 10 przed siódmą. Tak jest, 10 przed siódmą. Wiem wszystko, ciężko macie robotę. W ogóle wojna to nie jest łatwa rzecz. A wy też macie parszywe zadanie? Tak, a co to za porównanie? My pokrzyczymy, wrócimy, a wy musicie się przedzierać. Wiesz co, Olgie, mam prośbę do ciebie. Zamieńmy się, co? Pójdę do pułkownika, pozwoli mi. A z jakiej racji? Trudno tak wytłumaczyć, ale ty tutaj przyjechałeś nauczać, nie? A to jest bitwa na naszej ziemi. Myślisz, że jestem gorszym Polakiem od ciebie, co? Ale mniejsza o to. Nie jestem, bracie, nauczycielem pływania, który sam boi się nóg zamoczyć, a uczniów spycha na głęboką wodę. I nie mówmy o tym więcej. Nie mogę. Dziękuję ci. Ty to ten czołg Zenka i ten drugi mają zacząć całą awanturę. Aha, a potem my na cały gaz.
Zapamiętałeś dobrze trasę? Może zapytać tego czereśniaka, niech powtórzy. Nie, dam sobie radę. Musimy tego wziąć jak najwięcej. Ano, jak ulęgałek. A ja wyda tą gruszką trzepą. O czym myślicie? Ano, myślę, czy oni te buczki znajdą. Chyba znajdą. A może ja bym pokazał. A plecy nie bolą? Ano, bolą. Ale, panie pułkowniku, dałby mi pan ten papier na drzewo, na chałupę, bo czworaki spalone. Czas w drogę, chłopcy. Pośpieszcie się, żeby za dnia dojść do celu, bo inaczej jak nie Niemcy, to okrążeni gwardziści was postrzelają. A zawiadomić ich nie ma jak. Ojciec, a wy znacie się dobrze w tym lesie? Zawsze my do lasu po drzewo chodzili. Rąbaliście z pańskiego? Brali mi co można, a potem pędem wedle tych trzech buczków. Przez leszczynę, żeby się leśniczemu na oczy nie pokazywać. No, a to jak wam się pieruna udawało, to myślę, że my się też na tych jegrów nie nadziejemy. No, to bywajcie, ojciec. O. No, Czereśniak. W drogę. Podtrzymajcie. Papier na drzewo dam. Ziemię też dostaniecie. W drogę. Wrócą? Żeby tylko nie na apel poległych. Cholerna wojna. Ojcze! Podziwajcie się tam przez ta szybka, czy to te buczki. Co? Podziwajcie się przez ta szybka, czy to te buczki. No! Jakby te same. Ale za szybko. Nie można tam popatrzeć. Nie by na was boił wystyrkową, bo by was cinkli. Musicie się przywyknąć, że się będziecie dziwać przez peryskop. Przez co? Przez ta szybka. No, te same. No, to... Ale za szybko. No to jest ważne, bo jak się spacer zacznie od kościoła, to po tym wszystko lepiej. Ojciec, no przeca mi oczy wydziupiecie tą flintą. Oddajcie, to je moje. Uwaga, za minutę zaczną. Ładuj go strzelnik odłamkowym. Już ruszył. Naprzód. Dajcie, ojciec, ta flinta, bo se zęby wybijecie.
a nas nie spalą! A wasz ojciec tym biegnie! Do ciebie mówi jak do konia. Pierw prawo. Można poganiać. Dojdziesz? Na ręcznej dojadę. Kuslik rakiety. Jest, rakiety. Daj mnie! Ja się skupiam, posilniej! Po Sibir! Jeszcze raz! Bija, bija, gospodzu! Pozór! Dostało się wam. Ano dostało. O, matko.
Głupio, że to od naszych. Ale sami wiecie. Wiem. W miejscu może walczyć, ale jechać nie damy rady. Będziemy się przebijać o świcie. Nie wiem tylko, czy dotrwamy. Idę, bo zaraz zacznę. U Niemców Ordnung. Porządek panuje. Biją się według zegarka. Zobaczycie, że za kwadrans zaczną. Chłopcy. Chłopcy. Meldujcie co u kogo. Lampy rozbite. Łączności nie ma i nie będzie. Pompa paliwowa wysiadła. Mieli dać nową, nie zamienili. Na ręcznej paręset metrów da radę, więcej nie. Tośmy są teraz jak ten ślepy i kulawy. Kamioto! Wania, Wania! Skorej, skorej! Pomistam! Sasza? Хорошо. Zaraz zacznę. Zajmijcie stanowiska. Do wozu. A wy tam? Yeah!
Керенги, пошли, волочи. Пач, сломалося. Пан Черешняк, дякую. Як мислиш, полковник квіт на дерево, да? Да. Как, Сашка? Хорошо. Сибіраким так якось глупо вийшло. Неважно. Ну, ничего. Эх, вот и шляпа. Olgierd, idź spać. Wszyscy spać, jeden będzie czuwał, ja zaczynam kolejkę. Olgierd, pisz do pułkownika. Co pisz, co mam pisać? Meldunek, że pompa wysiadła. Nigdzie nie pójdziesz. Panie poruczniku, no to może ja.
Kto, kto? No ja. W pojedynkę bezpieczniej. Karabin mam. No prawda. Naboje mam. Ale ani ja, ani wy, panie Czereśniak. Kto inny pójdzie? No, Szaryk, wąchaj. 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 Tak, dobrze. Dobrze. No, no, dobrze. Wąchaj, wąchaj, wąchaj. Szukaj, szukaj. No i szukaj. No szukaj teraz. Cisza. Ach, ty dzwońcu. Szaryk. 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 To nie. Chodź tu. Uważaj. Słuchaj, głupolu. Szaryk. Szariczek. No. Dobry pies, Szaryk. Dobry, mądry pies. Słuchaj, Szaryk. Szukaj pułkownika. Szaryk. No uważaj. Uważaj. Patrz na mnie. O, Szaryk. Szariczek. Pamiętasz? Dostaliśmy hełmów. Pies. Szaryk, Szaryk, wąchaj. Wąchaj. No, kuleczka. No przecież już wiesz. No nie leń się. No, dobrze, dobrze. Tak. Szaryk, szukaj, 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 szukaj. No. Tak, dobry, tak, dobry pies. No. Olgierd, gotowe. Gustlik, igłę z nitką. I prezent. No prezent przynieś. No, Szaryk. Cicho, cicho. Gotowe. A собаки не стрелят? No, trzymaj się, dzwońcu. Szukaj. No idź, szukaj. Nie będzie. Będą albo i nie. Nie będzie. Szkoda. Thank you.
Kannst du mit dem Trinken nicht fertig werden? Ja, doch. Wenzel! Wenzel! Schlaf doch nicht! Wache Nummer eins! Jawohl! Jawohl! Geht an den Bach! Und meldet alles! Jawohl! Der Rest zu mir! Jawohl, Unteroffizier! Achtung! Was will er denn da? Hat ihr Hilde schon geschrieben? Nein, ich warte schon zwei Wochen. Na ja, das dauert. Ich gehe um Wasser. Ja. Prima. Die Wurst, mir am Tisch, wenn ich eine Wasserwische bim, bam, bim. Was ist? Oh, my God.
wissen, dass ihr der Wurst gibt. Musimy być gotowi. No tak, inaczej stary na łeb urwie. Cinka, chodź tu. Czego tu? No, czego tu? Paszowon! No! Zaraz wypędzę tego drania. Poszło ty won! Szarik, zasłońcie okno. Szarik, piesku, skąd się tu wziąłeś? Chodź tu, chodź. O, widzę, że ci się dostało. Ucho masz skaleczone. Spokojnie, piesku, spokojnie. Czekaj, Szarik. Czekaj, czekaj. O, tak. Czekaj, Szarik. Warta! A jest! Wypędzić go, obywatelu, pułkowniku? Głupiś! Oficera dyżurnego do mnie biegiem! Tak jest! Nie wiesz, głupie bydle, jakiś ty mądry. Słucham, obywatele pułkowniku? Nie wtrącaj się, to nie do ciebie. A teraz słuchaj. Natychmiast zamelduje się u mnie lekarz z opatrunkami i zastępca do spraw technicznych z pompą do czołgu. Wyprowadzisz dwa czołgi i dwie drużyny fizylierów. Czekaj, to jeszcze nie wszystko. Niech tu przyjdzie krawiec z igłą, nićmi, kawałkiem prezentu. To wszystko wykonać. Tak jest. No jedz. Dlaczego nie jesz? Nie chcesz jeść bez Janka.
Mądry pies, mądry. Podobno Jarosz nie znalazł okrążonego batalionu i wrócili. Eta, wszyscy zginęli. Podobno pies wrócił. Tak, ale cały pokancerowany. Obywatelu pułkowniku? Tak. Chciałam się dowiedzieć, co słychać z załogą porucznika Jarosza. Niewiele wiem o nich. Teraz wszystko leży nie w moich rękach, a w psich pazurach. Spokojnie, Szarik, spokojnie. Spokojnie, pies. Obywatel pułkowniku, melduję się na rozkaz. Wyjść na rubież numer jeden, otworzyć ogień na prawe skrzydło nieprzyjaciela. To jest. Ułatwimy Szarikowi powrót do załogi. Chodź, piesku, chodź. Szarik. Naprzód! O, spokojnie, piesku. Idź, szukaj Janka, szukaj Janka. Szukaj! W lesie nawet drzewa są ranne. Nie widno, nie słyszno, a już pora. Pora. A czołgu nie widać. Idut, bratcy, idut! Jak to po-waszemu? O włos od śmierci, da? O psi pazur. Spasiba. Pułkownik, przekaz wypełniony. Dziękuję. Dziękuję ci, dziękuję, drug. No patrzę przez mój włas i widzę, leci taki wielki żołnierz i wiąchą granatów ludu w nas, w naszą, o, właśnie on, w naszą gąsienicę. Rozwalił dokumenty. Ochrzaniliśmy go, to zrobiło mu się głupio. Zaczął pomagać. Drży, Jane. Nie, co? Pomagli. Da, pomagli. Jak raz wowre nie przyszli. Da. Grzech, jak lubimy. No ja. Drży. No pokaži. Na was czeka jakiś człowiek, obywatelu pułkowniku.
to ja, panie pułkowniku. Wedle tego kwitu na drzewo.